Cześć! Witam w szóstym dniu wyzwania. Zaczynamy! Zaczynając z deski na dłoniach, rozstawiamy ręce najszerzej jak to możliwe, utrzymując ciało w linii. Wracamy rękami, przechodzimy do deski na przedramionach i rozstawiamy nogi. Wracamy nogami do pozycji wyjściowej i podnosimy się do deski na dłoniach. W wariancie ułatwionym pierwszą część ćwiczenia wykonujemy z kolanami opartymi o podłoże. Rozstawiamy ręce najszerzej jak to możliwe i wracamy. Następnie przechodzimy do deski na przedramionach, unosimy kolana i rozstawiamy nogi. Po powrocie nogami wracamy do deski na dłoniach. Przygotujcie się, wchodzimy do deski i w wybranym wariancie z kolanami na ziemi lub w powietrzu idziemy rękami szeroko. Wracamy. Schodzimy do deski na przedramionach i rozstawiamy nogi. Wracamy do deski na dłoniach. Raz. Ręce szeroko. Powrót. Dół. Nogi szeroko. Powrót. Góra. Dwa. Ręce szeroko. Powrót. Dół. Nogi szeroko. Powrót. Góra. Ręce szeroko. Powrót. Dół. Nogi szeroko. Powrót. Góra. Jest czwarte powtórzenie. Ręce szeroko. Powrót. Dół. Nogi szeroko. Powrót. Góra. Zrobimy sobie chwilę przerwy, żeby dać rękom odpocząć. Jeszcze 10 sekund. Uwaga, przechodzimy do deski. Drugie 5 powtórzeń. Deska, ręce szeroko. Wracamy. Dół. Nogi szeroko. Wracamy. Góra. Szóste powtórzenie. Ręce szeroko. Powrót. Dół. Nogi szeroko. Powrót. Góra. Ręce szeroko. Dół. Nogi szeroko. Powrót. Góra. Ósme powtórzenie. Ręce szeroko. Powrót. Dół. Nogi szeroko. Powrót. Góra. I jeszcze jedno. Ręce szeroko. Powrót. Dół. Nogi szeroko. Powrót. I góra. 10. Łatwe czy trudne?
Dajcie znać w komentarzu, ile udało Wam się zrobić powtórzeń bez przerwy. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.